Dzień dobry, Facebook Live. Witajcie moi kochani i drodzy przyjaciele na kolejnym dniu mojego wyzwania. Dzisiaj dzień chyba 18, o ile dobrze pamiętam. Czas płynie, z każdym dniem robi się coraz ciekawiej. I dzisiejszy temat, z którym dzisiaj do Was przychodzę, pojawił się zupełnie niespodziewanie. A gdzieś był on, tak czuję, w mojej przestrzeni, kumulował się i kumulował, ponieważ w wielu momentach na sesjach ze swoimi klientami, klientkami i klientami przewija się on bardzo często przez te nasze sesje. O jakim temacie mówię? O temacie świętego spokoju. Czym ten święty spokój jest? I jak wiele jesteśmy w stanie zapłacić za to, by ten święty spokój mieć w swoim życiu? Co jesteśmy w stanie dać, by ten święty spokój mieć w swoim życiu? I każdy z nas gdzieś wewnętrznie dąży do tego, by właśnie mieć święty spokój. Natomiast różnica jest między świętym spokojem jako spokojem umysłu, a świętym spokojem, kiedy nie chcemy pewnych rzeczy czuć. Kiedy nie chcemy pewnych rzeczy czuć i w tym kierunku podejmujemy różnego rodzaju decyzje i działania, wówczas to, co się dzieje, to robimy nic innego, jak sprzedajemy siebie. Czasem dochodzi to nawet do eskalacji w postaci, nazwałam to w poście, gwałcenia siebie, szastania sobą, poniewierania sobą, ponieważ dochodzi do ekstremalnych rzeczy, kiedy bardzo drastycznie i mocno mówimy sobie nie, nie jestem ważny, nie jestem ważna, dla świętego spokoju zrobię to, zrobię tamto, nagnę swoje granice, nagnę swoje wartości, nagnę swoją jakość, nagnę siebie. I z tym dzisiejszym tematem chciałabym Was gorąco przywitać na tym live'ie. Już się z Wami oczywiście wszystkimi witam. Dzień dobry Ino, witaj Agnieszko, dzień dobry. Widzę, że już coraz więcej osób nas ogląda. Och, nie chciałam kogoś tutaj dorzucić, ale... Okej, mogę dorzucić osoby. Właśnie się zastanawiałam, jak tu kogoś dorzucić do naszego kręgu, więc dajcie mi chwilkę, tylko kilka osób tutaj pozapraszam. Kilka osób, które tutaj mi się pojawiają. Dobra. Cześć Bartku, witajcie, witajcie kochani. Święty spokój. Jakże bardzo ważna jakość w naszym życiu, jakże wiele osób z nas do tego dąży, jak wiele rzeczy robimy, by go mieć i jak ogromnie wysoką cenę czasem za to płacimy. I do nagrania tego live'a skłoniły mnie pewne przemyślenia i osobiste także doświadczenia, związane stricte z moimi poprzednimi relacjami, z moimi poprzednimi związkami i tym, jak bardzo byłam w stanie nagiąć siebie, aby mieć ten święty spokój. Cześć Edyto, witaj kochana. Bardzo wiele kobiet, szczególnie kobiet, ale zdarza się to też mężczyznom, bardzo wiele kobiet nagina siebie i zaprzedaje siebie dla świętego spokoju w jednej z podstawowych ludzkich czynności, jaką jest seks. Cześć Marcinie, witaj. I dla świętego spokoju jesteśmy w stanie zmusić się do tego tylko po to, żeby mieć ten święty spokój. Ale nie tylko w tej przestrzeni, ponieważ obserwując i pracując z ludźmi, zauważam, że bardzo często w momencie, w którym dochodzi do rozstania, kiedy dwie osoby decydują, że rozchodzą się, w pewnym momencie dla świętego spokoju każda z tych osób robi coś, co zaprzecza wartościom tej osoby. I czasem jedna z osób odpuszcza pewne rzeczy tylko po to, żeby mieć święty spokój. I wszystko jest ok,
jeżeli to jest zgodne z nami. Natomiast staje się to bardzo, bardzo mocno nie okej, kiedy zaprzedajemy w tym siebie. Kiedy dla świętego spokoju naruszamy ogromnie, ogromnie własne wartości, przymykamy na pewne rzeczy oko, umniejszamy tym rzeczom, nie chcemy ich widzieć, nie chcemy ich nazywać i wewnętrznie, gdzieś głęboko wierzymy, że kiedy będziemy może bardziej odpuszczać, bardziej przymykać na coś oko, to może wtedy ta druga strona zmieni się. Jest to niesamowita pułapka, w którą wiele osób wpada. Pułapka, w której dzieje się tak, że dwie osoby rozstają się i na przykład przez bardzo długi czas nie mają uporządkowanych tematów związanych z rozwodem, z opieką nad dziećmi, z płatnościami alimentów itd., itd. Dlaczego? Dla świętego spokoju. I słyszę słowa, dla świętego spokoju nie będę tego robić, dla świętego spokoju nie zrobię tego, dla świętego spokoju odpuszczam to. Czym jest ten święty spokój? I do jakiego stopnia wtedy to dochodzi? Święty spokój, kiedy odpuszczamy robienie czegoś, a za tym stoi lęk, obawa albo nadzieja, że jeżeli odpuścimy, to ta druga osoba się zmieni, jest niczym innym jak zakładaniem sobie na szyję, mogłabym powiedzieć, takiej smyczy i kagańca, ponieważ odbieramy sobie wolność. Teraz chciałabym, żebyście mnie zrozumieli to, co chcę Wam przekazać. Nie chodzi o to, żebyśmy z drugą osobą walczyli o wszystko, ale chodzi o to, żebyśmy pozwolili sobie na to, by wybierać życie w zgodzie z nami. Nie może być tak, że wolny człowiek, a wiele osób chce po prostu czuć wolność, mogłabym powiedzieć, że wartości, które najczęściej osoby chciałyby w swoim życiu mieć, to spokój i wolność. Więc wolność i spokój, ten prawdziwy spokój, wewnętrzny spokój, nie ma nic wspólnego ze świętym spokojem, za który płacimy. Ten wewnętrzny spokój i wolność jest czymś, co jest w nas. Człowiek wolny nie może się obawiać i nie może być też pod władzą i pod kontrolą innego człowieka. To wtedy zaprzecza naszej wolności. Dziękuję, Marcinie, że pytasz. Czuję się cudownie. A jak ty się czujesz? Jak wy się czujecie? Trochę tak wpadłam w taki od razu rytm opowiadania o tym, z czym do was przychodzę, bo czuję, że to jest taki cholernie ważny temat. Mam wewnętrzne poczucie, że wiele osób ma straszny bałagan w swoim życiu i wiele rzeczy jest nieuporządkowanych i ten bałagan wynika stąd, że chcemy właśnie odpuścić coś, że czegoś nie chcemy robić, że boimy się coś zrobić, bo to, tamto, owam, to się zadzieje, a my nie chcemy walczyć, nie chcemy się szarpać, a nie chcemy się kłócić z drugą osobą i przez to, czego nie chcemy, unikamy pewnych działań i wydaje nam się, że robimy dobrze, ale w dłuższej perspektywie okazuje się, że tak naprawdę wcale nie robimy dobrze, bo wychodzi to na bardzo dużą niekorzyść dla obu stron. Po pierwsze, pewne kwestie nieuregulowane zawsze się odbijają czkawką. I tak jak mówię, nie chodzi o to, żebyśmy się z kimś szarpali i tłukli, ale chodzi o to, byśmy robili rzeczy w zgodzie ze sobą. Tak jak kobieta, która idzie do łóżka ze swoim mężem tylko dlatego, żeby mieć święty spokój, bo wie, że jak odbębni to, to będzie miała z głowy na przykład ileś dni i przestanie ją męczyć, to moje pytanie jest wtedy do takiej osoby, jak długo chce sprzedawać swoje ciało, jak długo chce płacić swoim ciałem, bo w każdych z takich działań następują ogromne konsekwencje. To nie jest coś, co się dzieje na powierzchni. Jako istoty troiste działamy trójwymiarowo w trzech aspektach i każde nasze działanie ma konsekwencje w tych trzech aspektach. Więc cokolwiek robimy, robimy nie tylko w tej materialnej przestrzeni, ale to się odbija też na naszym ciele, odbija się na naszym zdrowiu, odbija się na naszej psychice i odbija się na naszej energii. Jeżeli ja jako kobieta dla świętego spokoju decyduję się zrobić coś wbrew mojemu czuciu
I idę ze swoim mężem, partnerem do łóżka, dlatego że on chce, a ja nie chcę, ale ja chcę mieć święty spokój, więc ja zapłacę tym poprzez swoje ciało, to bardzo mocno mówię sobie nie. Bardzo mocno nie szanuję siebie. Bardzo mocno stawiam siebie jako środek płatniczy. Przede wszystkim swoje ciało. I ono oczywiście da tego konsekwencje. Jedną z konsekwencji będą różnego rodzaju dolegliwości, które wiele kobiet przechodzi. Dolegliwości właśnie w przestrzeni tutaj naszej seksualności. Różnego rodzaju naruszanie siebie. Różnego rodzaju również przybieranie na wadze. Inną stroną, kiedy dwie osoby rozstają się i nie mają uporządkowanych relacji, z czym się spotykam naprawdę w ogromnych ilościach, ogrom ludzi. Następuje taki dziwny czas na świecie, gdzie ogrom ludzi się rozstaje. Ogrom ludzi w wieku 45-50 lat nagle następuje rozłam tego związku. I cudownie jest, kiedy dwie osoby mogą usiąść do stołu i porozmawiać ze sobą i zrobić to rozstanie, nazwijmy to w cywilizowany sposób i porozumieć się. Ale w większości to tak nie wygląda. W większości wygląda to tak, jakby siadało do stołu dwoje dzieci. Więc jedno nie chce dotknąć tematu i drugie nie chce dotknąć tematu, więc zaczynają grać jakąś dziwną grę. Grę, która toczy się przez x czasu, a która bardzo mocno utrudnia im życie. I ta gra ma konsekwencje, ogromne konsekwencje. Po pierwsze, w pewnym momencie coraz trudniej jest z tej gry wyjść. Po drugie, wciąż gdzieś wewnętrznie te dwie osoby są ze sobą połączone energetycznie. Czy chcą, czy nie, ta relacja wciąż trwa. To, że ktoś komuś powiedział, nie kocham cię, rozstajemy się, ale wciąż ze sobą są w tej samej przestrzeni, na przykład mieszkają razem, to niczego nie zmienia, ponieważ energetycznie te osoby są ze sobą związane. Nie nastąpiło rozłączenie, nie nastąpiło podziękowanie, nie nastąpiło uszanowanie i pożegnanie tego, czym był ten związek. To w ogóle nie nastąpiło, ponieważ to nie nastąpiło, więc to cały czas trwa. Tylko jakość, w jakiej to trwa, jest straszna. I konsekwencja, szczególnie w relacjach, jest drastyczna, jeżeli taka relacja ma dzieci. Czyli jeżeli w relacji jest mąż, żona, następuje decyzja o rozstaniu przez któregokolwiek z nich, ale wciąż ze sobą mieszkają, wciąż ze sobą mają jakieś sprawy wspólne, może prowadzą jakiś biznes, a może nie mieszkają razem, ale wciąż gdzieś się spotykają i dziecko, które jest, które obserwuje, tworzy w sobie wzorzec, jak wygląda rodzina. Dziecko, które w tej przestrzeni dorasta, obserwuje mamę, obserwuje tatę i patrzy, jak wygląda rodzina i koduje sobie, a okej, więc żona jest taka i taka, a mąż ma takie i taką rolę i spełnia w ten sposób, spełniają swoje role. Więc jak jest rodzina, to mama się tak zachowuje, a tata się zachowuje tak. Okej. Czyli jak ja będę mieć rodzinę i wybiorę sobie, jeżeli jest to chłopiec i wybiorę sobie żonę, to taki model będę mieć rodziny. To jest okej. W świecie tego dziecka zaczyna się tworzyć przekonanie, to jest okej, że mama krzyczy na tatę, to jest okej, że tata wyzywa mamę, to jest okej, że skaczą sobie do gardeł, to jest okej, że robią sobie na złość, to jest okej, że każda z nich mieszka w swoim pokoju i sypia oddzielnie. Cześć Agnieszko, witaj kochana. Opowiadam Wam o mechanizmach, które dzieją się w podświadomości dziecka, opowiadam Wam o tym, co się dzieje na zewnątrz w relacji, opowiadam Wam o tym, co się dzieje, kiedy nie porządkujemy pewnych rzeczy, bo chcemy mieć święty spokój. A za świętym spokojem kryją się bardzo poważne rzeczy. Jedną z tych rzeczy jest to, że się boimy. Dlatego nie chcemy stanąć do tego. Najzwyczajniej w świecie są rzeczy, których się boimy i nie chcemy ich dotykać i unikamy ich. I łatwiej nam jest wciskać sobie i wierzyć, że to się jakoś poukłada, że może nie trzeba będzie wybierać takiej albo takiej drogi. Może się dogadamy. Jeżeli w Twojej przestrzeni, jeżeli w Twoim życiu tak jest,
że masz za sobą ileś już czasu takiego tłumaczenia sobie, może się dogadamy, może jakoś to będzie, może nie będę musiała robić tego albo tamtego. Jeżeli tak jest, to zadaj sobie pytanie, od jak dawna mówisz to sobie, karmisz siebie tym i dlaczego miałoby być inaczej, jeżeli przez x czasu było właśnie tak? To dlaczego miałoby być teraz inaczej? Dlaczego miałoby się cokolwiek zmienić? Jeżeli każdy z nas weźmie odpowiedzialność za siebie i tylko za siebie, każdy z nas 100% odpowiedzialności za siebie, nie przekładając to na drugą stronę, ponieważ my nie mamy wpływu na to, co druga strona robi, ale mamy 100% wpływu na to, co my zrobimy. I zadamy sobie pytanie, jaki ja chcę wzór przekazać swojemu dziecku? Co ja chcę swojemu dziecku pokazać? Że kim ja jestem jako kobieta, czy jako mężczyzna, jako ojciec, czy jako matka, jaki chcę wzorzec pokazać, co ono ma ze sobą zabrać w życie dorosłe. A potem zacznę działać według tego wzorca, to uwierzcie mi, że nawet jeżeli na samym początku będzie bardzo ciężko, to w dłuższej perspektywie będzie cudownie i pięknie. Ponieważ nie ma nic gorszego i nic trudniejszego niż nieświadomość dwojga rodziców, którzy mają dziecko i karmienie dziecka sytuacjami, które nie są fajne. I dziecko to chłonie, i dziecko to obserwuje. My jako dorośli mamy sprawy, do których potrzebujemy stanąć. Nawet jeżeli one są niewygodne i niefajne, to potrzebujemy do nich stanąć twarzą. Trudno jest nam do nich stanąć, kiedy się boimy. Ale łatwiej będzie nam do nich stanąć, kiedy wypiszemy, czego się boimy. Ja cały czas opowiadam o tym dzienniku i o tym, jaki on jest cudowny, i o tym, jaki on jest wspaniały, jakie to jest fantastyczne narzędzie, ale opowiadam Wam nie dlatego, że ja to sobie wyssałam z palca, ale dlatego, że to jest naprawdę mocne narzędzie. I za każdym razem zachęcam jak najwięcej osób do tego, by pracowały z tym narzędziem, ponieważ ono jest darmowe. Ono Was nic nie kosztuje, prócz czasu, który dacie, zeszytu, który kupicie i długopisu, który zużyjecie, nic więcej. Ale kiedy zasiadacie do tego dziennika, kiedy zadajecie sobie pytanie, czy ta relacja, czy ta jakość, którą ja teraz sobą pokazuję dla mojego dziecka, czy to jest wzór, który chcę, żeby moje dziecko naśladowało, ponieważ dziecko będzie to naśladowało. Bo dziecko uczy się życia przez naśladowanie rodziców. Obojga rodziców. Nie jednego, obojga. Nie jest tak, że w relacji jest wina tylko po jednej stronie. W relacji jest zawsze tak, że odpowiedzialność jest po obu stronach. Nie wina, a odpowiedzialność. Kiedyś, dawno temu, każdy z nas wszedł w jakąś relację. I w tej relacji była miłość, i było zauroczenie, i było zakochanie, a potem coś przestało klikać. Co trudno jest czasem dotrzeć do tego, co, ponieważ jest to najczęściej plątanina różnego rodzaju wydarzeń. Ale kiedy nastąpiło ten brak klikania i zaczęły się pewne zgrzyty, i potem doszło do podjęcia decyzji, że trzeba się rozstać, to warto, żeby to dokończyć i doprowadzić do końca przede wszystkim. Żeby nie zostawiać czegoś napoczętego, żeby nie zostawiać czegoś na pół rozerwanego. Dlatego, że to na pół rozerwane bardzo drastycznie i mocno wpływa na nasze życie. Wpływa na nasze zdrowie, wpływa na nasze ciało, wpływa na nasz wygląd, wpływa na naszą psychikę, ale najtrudniejsze jest to, że wpływa na nasze dzieci. I dzieci to niosą potem w świat. I opowiadam Wam o tym, przede wszystkim z własnej perspektywy i z własnego doświadczenia i z tego, z czym ja się mierzyłam, gdzie przez ogrom czasu, naprawdę ogrom czasu, nie chciałam stanąć do pewnych decyzji. Nie chciałam iść na zadry, nie chciałam pewnych rzeczy stawiać na ostrzu noża. Unikałam, wycofywałam się, kuliłam głowę, odpuszczałam, ale odpuszczałam w drastycznych momentach. W momentach, w którym byłam szantażowana, w momentach, w którym byłam wyzywana, różnego rodzaju niefajne sytuacje. A ja wtedy robiłam krok w bok i przeczekiwałam, aż się uspokoi dana sytuacja.
Ale efekty tego były ogromne dla mnie, ponieważ to bardzo mocno wpływało na moje zdrowie. To nikomu nie służy. I niestety czasem jest tak, że inaczej się nie da na dany moment, jak tylko uporządkować pewne sprawy i doprowadzić je do końca. Zdarza się, że relacje po rozstaniu mogą być piękne i cudowne, ale czasem zdarza się tak, że te relacje niestety rozchodzą się w niefajny sposób i takimi pozostają. Ale to, co jest ważne, jeżeli te dwoje ludzi zobaczy świadomych ludzi, dwoje świadomych ludzi, jeżeli zobaczy, że mają wspólny cel i tym wspólnym celem jest dziecko, to są w stanie stworzyć relację opartą o szacunek. Ale wymagana jest wtedy praca nad obojgiem. Oboje potrzebują nad sobą popracować. Natomiast jeżeli tylko jedna osoba jest świadoma konsekwencji, to lepsza jedna niż żadna. Świadomość zaczyna się tutaj i kończy się tutaj. Świadomość zaczyna się we mnie i kończy się na mnie. Nie inaczej. Cześć Dorota. Hej kochana. Potwierdzam, cudowny jest ten dziennik. Odpowiada na każde pytanie, co w nas jest i jak będziemy się czuli, kiedy będziemy w tym stanie lub nowym. Dokładnie tak. Dokładnie tak, kochana. Pięknie. Witaj, Jolanto. Więc dzisiejszym live'em chciałabym Was zaprosić do czegoś i chciałabym, byście wzięli dziennik, znaleźli jakiś zeszyt. Będę Was zachęcać do tego dziennika, bo ten, kto nauczy się pracować z dziennikiem, ten uzyska ogromną wolność. To trochę tak, jakbyśmy mieli własnego mentora prywatnego 24 godziny na dobę. Kiedy nauczymy się pracy z dziennikiem, uczymy się połączenia z najwyższą jakością nas i dostajemy niesamowite wskazówki i odpowiedzi. I są to wskazówki i odpowiedzi na temat każdy, z którym się borykamy. Czy to będzie temat pieniędzy, nowej pracy, czy biznesu, czy nowej relacji, czy starej relacji, czy relacji z dzieckiem, czy zdrowia, czy ciała, cokolwiek. Jest potrzebna praktyka, ale efekty przerastają i zaskakują, absolutnie. Więc zachęcam Was dzisiejszym live'em do tego, byście wzięli sobie zeszyt, jakikolwiek, uznali go za dziennik i zadali sobie pytanie, czym ja płacę za święty spokój? W jakich przestrzeniach swojego życia chcę mieć święty spokój i czym płacę za ten święty spokój? W jakich momentach odsuwam siebie na bok, gdzie mówię sobie nie, co robię niezgodnie ze sobą, po to, żeby ten święty spokój mieć. Następnie zadaj sobie pytanie, od jak dawna to robisz? A potem odpowiedz na pytanie, dlaczego uważasz, że miałoby się to zmienić, jeżeli przez ten czas nie zmieniło się to? To skąd wiara, że to się zmieni? I kolejne, i to jest absolutnie gigantycznie mocne pytanie, ile lat ma ten ty, który tak uważa? Ponieważ my mamy w sobie nadzieję, że coś się zmieni, ale to nie jest nadzieja nas dorosłych, tylko to jest nadzieja nas dzieci wewnętrznych. I kolejne pytanie, kogo tak naprawdę reprezentuje ta osoba, względem której robimy to wszystko? Mamę czy tatę? I na czyją zmianę czekamy? Na zmianę u mamy czy na zmianę u taty? I to Wam pokaże przestrzeń, skąd to płynie. Będziecie mieli czarno na białym, o co tak naprawdę chodzi w tym Waszym świętym spokoju, za który tak grube pieniądze płacicie, który Was tak dużo kosztuje. A potem zadajcie sobie pytanie, jaką jakość ja chcę pokazać. Gdybym robił w zgodzie ze sobą, to jak to by było? Jakbym odsunęła na bok strach, lęk, obawy, zmartwienia i wszelkiego rodzaju nie można, nie wolno, nie powinienem i tak dalej, to jak bym postępował? Gdybym mógł postępować w pełni w zgodzie ze sobą, to co bym robił? I to, co wy piszecie, jest tym, co jest waszym kierunkiem i waszą drogą. Jeżeli zaczniecie w tym kierunku iść, w tym kierunku działać, zacznie się wszystko zmieniać w waszym życiu. Jestem ciekawa tego, co się u was zadzieje, tego, co odkryjecie. Jeżeli będziecie mieli ochotę, to podzielcie się ze mną. I na koniec jestem ciekawa jeszcze czegoś. Czy chcielibyście jutro ze mną mieć medytację?
wieczorną medytację, gdzieś koło godziny 22, może koło 22:30, ponieważ dzisiaj pojawiła się w mojej przestrzeni cudowna, absolutnie niesamowita medytacja związana z naszymi czakrami. Medytacja, która wprowadziła taką piękną energię do mojego dnia, że stwierdziłam, że chciałabym się z Wami nią podzielić. I jestem ciekawa, co Wy na to? Czy chcielibyście taką medytację ze mną odbyć? Jutro byśmy zrobili sobie wtedy dzień 19 mojego wyzwania i byłby on właśnie wieczorem w formie medytacji i moglibyśmy się zanurzyć w tą medytację. Dzięki temu ta medytacja byłaby cały czas na moim profilu, co oznaczałoby, że zawsze możecie do niej wrócić, ponieważ ta medytacja, która się dzisiaj u mnie pojawiła, jest medytacją, która nam czyści nasze centra energetyczne, nasze czakry i zmienia energię w tych czakrach i wprowadza to, czego tam brakuje i to, czego potrzeba. A to sprawia, że zaczyna się zmieniać nasza wibracja i zaczynamy inaczej na wiele rzeczy patrzeć. I wiele rzeczy zaczyna się dziać inaczej. Pełnia jest w Polsce chyba dzisiaj, a w Anglii jest jutro. Albo była wczoraj. więc gdzieś na świecie, Agnieszko, na pewno jest pełnia. Ale uwierzcie mi, że wszystko jest tak, jak ma być. Wszystko się dzieje tak, jak ma być. Więc jeżeli macie ochotę, to zapraszam Was jutro. We mnie się pojawiło, by to było w czwartek. Nie wiem, dlaczego czwartkowa medytacja ma być odpowiednią medytacją. Dałaś mi odpowiedź na sytuację, jaka dziś się zadziałała. Proszę, kochana, po to tutaj jestem. Życzę Wam cudownego, wspaniałego popołudnia. Buziaki Wam wysyłam. Cieszę się, że dzisiaj byliście ze mną. Jeżeli uważacie, że ten live jest fajny, że niesie dla Was jakąś wartość, ważną wartość, to podzielcie się nim na swojej tablicy. Możecie go dowolnie udostępniać, bo on jest publiczny. Niech jak najwięcej osób z tego korzysta. A dokładnie dwóch świadomych. Często tak nie jest. Świadomy uważany jest za tego, co umoralnia, mówi głupotę, a ten nieświadomy uważa, że wszystko jest ok. Tak zwana walka z wiatrakami. Tak oczywiście medytujemy, tam jest moc, można bawić się jak gumisi. Ok. Tak jak powiedziałam, kochani, z każdą zmianą, każda zmiana ma sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy zaczynamy ją i kończymy na sobie. I tym chciałabym się z Wami dzisiaj pożegnać. Zaczynamy zmiany w sobie i kończymy zmiany na sobie, ponieważ kiedy my się zmieniamy i tylko tu skupiamy naszą energię, wszystko na zewnątrz również się zmienia. I to znaczy, że inne osoby mają prawo być takimi, jakimi są. I to jest ok. I to jest ich święty wybór i to jest ich święte prawo. Ważne, kim my jesteśmy i co my ze sobą robimy. Cudowności i do zobaczenia jutro.